reprezentacyjna orkiestra Dęta Śląskiej Komisji, Śląskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. I w tej chwili przechodzą honorowo orkiestra Dęta z Katowic, policji z Katowic. Zatrzymuje się i krótki pokaz. Stop. Proszę, jaki piękny, zainscenizowany przemarsz. Chemiku, wojsk chemiczny, zadać w górę. Plus rozpoznania chemicznego. Włosy do lewa. Przyjmuje się bezpiecznie w czasie gwałtu na grupa szybkiego reagowania. Na wstępie są blisko. I specjalistyczne włosy wojskowe do policzka do zakrywacji policzkiej inspekcji. A to wozy specjalne z specjalnymi laboratoriami w środku, które rozpoznają skład związków chemicznych potencjalnych spotykanych na drodze. A na rondzie słyszymy prace ratunkowe. Zamyka to coś. Żeby to nie było za dużo, to mamy przedstawiciela Chemetu. Chemet to główny sponsor dzisiejszych warków. Tak, zresztą jedna z moich ulubionych firm w Tarnowskich Górach, dla której pracowałem parokrotnie, prowadząc ich jubileusze, Chemet, spółka akcyjna. Pozdrawiamy pana prezesa Ireneusza Popioła, który pewnie jest tutaj z nami, sponsor warków tegorocznie. Silesian Brass Quartet, który się rozwiózł w tej chwili do momentu. Silesian Brass Quartet, którego założycielem jest Aleksander König. Świetny muzyk, animator życia kulturalnego i w ogóle człowiek orkiestra, można powiedzieć. Silesian Brass Quartet. Brass Band. None z tym razem. I jeszcze delektujmy się chwilę muzyką, którą gra nasz brass band. Poza chwileczkę. W części regionalnej zbliżają się do nas bractwa kurkowe. Często mylone z łowiectwem, strzelectwem, ja tylko powiem tyle. 13-wieczna tradycja bractw kurkowych. Najstarsze bractwo odnotowane to bractwo w Świdnicy, a generalnie były to oddziały paramilitarne broniące Burów Miasta. Oczywiście początkowo jako łucznicy, później jako kuśnicy, a następnie już jako strzelcy. Kiedy garnizony wyruszały na wojnę, ktoś musiał to miasto bronić. Stąd też idea bractw kurkowych, która ma 700 lat. Czyli taka tradycja samoobrony jakby, tak? Czyli... Typowy ruch obywatelski, miejski,
który generalnie bronił murów miejskich. W Rzeczypospolitej dwa największe bractwa to oczywiście Bractwo Krakowskie i Bractwo Lwowskie, które posiadało nawet własną artylerię, która na wypadek wypadów tatarskich właśnie broniła miasta. I dziś też bractwa kiedyś były bardzo bogate. Dziś mamy Wojska Obrony Terytorialnej, które są jakby spadkobiercą, mówiliśmy, że tej tradycji. A tutaj bractwa kurkowe, których tradycja zazwyczaj była związana z miastem, czyli z obroną murów miejskich. Oczywiście na okres komunistyczny ta działalność została przerwana i bractwa zostały rozbrojone, ale od roku 90 ten ruch bracki znowu się rozwija. Ponad 200 bractw na terenie Polski, a w Europie, w Europejskim Zrzeszeniu Historycznych Strzelców jest ich 6 milionów. W Europie, w całej Europie. Czyli to jest tradycja całej starej chrześcijańskiej Europy. Dokładnie. Takie bractwa złożone z mieszczan, na tyle zamożnych, na tyle, żeby sobie mogli kupić broń i mogli tej broni używać w obronie murów miasta. No tutaj między innymi w Bytomiu, w Tarnowskich Górach takimi darczyńcami często właśnie była rodzina Donesmarków, a niekiedy za Donesmarka strzelano i zostawał królem, chociaż on nie strzelał, a za niego najdobrzej strzelał. Czyli taki honorowy król bractwa kurkowego. Do dzisiaj zresztą istnieją te bractwa, jak mówiliśmy, i są różne tradycje mundurowe. Za chwilę zobaczymy. Przed chwilą słyszeliście te strzały z armaty. Na początku widzimy w kontuszach bractwo bytomskie, które nawiązuje tradycją do bractwa lwowskiego, powstałego w 1408 roku. Miało taki przywilej. W czerwonych mundurach bractwo Ruda Śląska. Już nowoczesne mundury, już po kontuszach bytomskich czy lwowskich można powiedzieć, bo trzeba pamiętać, że Górny Śląsk stał się ojczyzną dla przysiedlonych z Lwowa. Bractwo z Raciborza, z Pszczyny. To ci zieloni, to z Pszczyny. Głogówek jest tam w takich mundurach khaki, zielonych khaki. I na koniec miejscowe bractwo, czyli bractwo tarnogórskie. No najliczniejsze jest zresztą są stąd, więc bijcie im brawo. Kto w tej chwili jest królem bractwa kurkowego w Tarnowskim Górach? Hetmanem bractwa Andrzej Janicki, oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie. W ostatnim rzędzie. Viva. No i oczywiście nieodzowna broń każdego bractwa, czyli armatki gratowe. Tutaj no, bronią jednego z członków bractwa kurkowego jest wspaniała, pięknie ubrana żona i dziecko, widzę, umundurowane również. No i te słynne armatki, które słyszeliśmy na rondzie poprzedzającym nasz Plac Wolności. I już się zbliżacie do Loży Honorowej, teraz wie wielki pokłon, tam goście, goście honorowi w Loży Honorowej, tak jest. Huk armat dzisiaj brzmiał trochę dalej, żeby nas nie zagłuszał, ale to rzeczywiście jest niezwykły efekt takiego głośnego huku. No i słuchajcie, drodzy Państwo, Dariuszu, kochany, drodzy Państwo, przenosimy się teraz do współczesności, troszkę współczesności i regionalnych akcentów. Ja tylko, Darku, przypomnę, że tak naprawdę ziemia tarnogórska to właśnie trzy regiony tak naprawdę, bo księstwo opolsko-raciborskie to tereny z Brosławic i tak dalej, wolne Bytom. Państwo Stanowe Bytom, czyli tak. Tarnowskie Góry i okolice i część księstwa siewierskiego, czyli gmina Ożarowice. Nawiasem mówiąc dzisiaj Siewierz jest jakby poza etnicznym terenem Górnego Śląska, ale sama nazwa Siewierz w słowiańskim języku oznacza północ, więc to był północny klasztor, północne rubieże księstwa śląskiego przed wiele setkami lat. No i orkiestra Węta Skale z mażeretkami. Proszę. Piękna choreografia, pięknych dziewcząt. I tambur majorem, kapelmistrzem jest Marian Lisiecki. Dyrektor Domu Kultury, który staje się z własnym synem w kroczy. Proszę. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, nauka nie idzie w las. Mam informację, że przecież Marian chodził do klasy z Wyspokorem Bodejką, czyli z Piotkiem Polkiem. I dwójka dzieci pana Mariana Lisieckiego. I zespół folklorystyczny Grynica.
Trojach Śląski. Sprynicy, czyli dzielnica miasteczka Śląskiego. A tu proszę, traktor i słynny drabiniasty wóz. Miedarzanie, o tak, wicegmina z Miedarzanie, potwierdza się moja wersja z zespołu Miedarzanie. Kiedyś dane mi było występować, nawet nagrałem z nimi taki program do telewizji Wesele na Górnym Śląsku. Pewnie ta młodzież dzisiaj już jest mesterami tego zespołu, a tu są pojawili się jacyś kolejni młodzi ludzie. Pozdrawiamy serdecznie traktorzystów jadących Ursusem i przyczepa, którą pamiętam z dzieciństwa. Coś połączenie wozu drabiniastego z nowoczesnymi technologiami. Miedarzanie, pozdrawiamy serdecznie. O, poznaję, że są jeszcze w Miedarzanach ludzie, którzy mnie pamiętają. Pani Ślezak, pozdrawiamy serdecznie. Przedłużą honorową. I teraz oczywiście również Policja Śląska, czyli Ochotnicze Straże Pożarne. Tutaj mamy repkę z historycznym wozem strażackim. No ten wóz ma naprawdę już swoje lata i cały czas jeździ w korowodach w naszej paradzie historycznej. Cały czas pięknie się prezentuje, zmieniają się to młodzi pasażerowie tego samochodu, tego pojazdu konnego. Ochotnicza Straż Pożarna Repty Śląskie. Jak tu się dowiaduje od Dariusza Łoźnickiego, w Reptach też jest piękny pałac, który należał do... Została tylko masztalnia, no ale można jeszcze zobaczyć pozostałości po pałacu właśnie hrabiego Krafta Donesmarka. Ale ktoś, kto lubi oglądać takie pozostałości historyczne, to naprawdę zachęcam, polecam. No i wizytówka Tarnowskich Gór, a szczególnie tego Górnogórskiego Centrum Kultury, wizytówka taneczka, czyli zespół tańca nowoczesnego TES. Przypomnę tylko udział w półfinale programu Mam Talent, który był wielkim sukcesem tego zespołu. W zeszłym roku dowiedziałem się od pani Justyny Michalskiej, 36 razy w jednym roku stawali na podium festiwali ogólnopolskich i europejskich tanecznych. Grupa najmłodszych APSIK i APSIK Mini. To są najmłodsze grupy w tanecznej zespole TES. Zresztą ambicją wszystkich dziewczynek w Tarnowskich Górach nie tylko jest uczestnictwo w tym zespole, branie udziału w zajęciach tego zespołu. Mały TES 1, mały TES 2 i TES UP, czyli grupa dorosłych. Takie są grupy, wszystkie grupy, które udział w ogólnopolskich festiwalach tanecznych. Zobaczyć je można na pokazach w Tarnogórskim Centrum Kultury, albo tak jak wczoraj, przepraszam, przedwczoraj na scenie głównej Gwarków Tarnogórskich oraz w Pochodzie. No i tutaj mamy malutką przerwę techniczną. Troszkę nam się wcześniej ściśniło, to teraz mamy troszkę rozstrzelone. Natomiast właśnie... Piotr Korab, naczelnik Wydziału Kultury i Turystyki, tutaj właśnie koordynuje tempo. Już widzę, że już wydał dyspozycję, zaraz będą bliżej. Natomiast jak widzisz, Darku, region tarnogórski, w ogóle ziemia tarnogórska, to jednak dużo organizacji pozarządowych, dużo chórów, właśnie zespołów tanecznych. To jest, mi się wydaje, bogactwo tej ziemi, bo praktycznie od XIX wieku już pierwsze chóry i orkiestry na terenie ziemi tarnogórskiej powstawały. Ja powiedziałem to już parę minut temu, to było z godzinę temu, że Tarnowskie Góry są bardzo ważne w moim sercu. One są wyjątkowe, naprawdę.
naprawdę. Trzy orkiestry dęte, ileś big bandów, znakomita społeczność muzyków, wszelkich dyscyplin muzycznych. Dziś słyszałem świetny koncert organowy, wspaniały śpiew klasyczny, solistki. Słuchajcie, taneczne zespoły i teatry. No, pokażcie mi drugie takie miasto, które jest tak bogate kulturalnie. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, pan burmistrz też jest muzykiem z wykształcenia, przecież jest świetnym flecistą, więc myślę, że jest akurat na tym punkcie bardzo wyczulony. No i przed nami zespół TES w trzech odsłonach. Grupa reprezentacyjna. Część tej grupy reprezentacyjnej. Takie rzucenie nogi to nie jest proste, to wymaga dużo ćwiczeń. Brawa, brawa. Lubię sobie tak, że 1800 zwykle też robiłem takie brawa. No ostatnio widziałem cię jako Moniuszkę. No tak. To mam taki szczególny rok. Jestem często Moniuszką albo Korfantem. W związku z tym, że podobno jestem fizjonomicznie bardzo podobny do Korfantego. I tu kolejna grupa reprezentująca zespół tańca nowoczesnego TES. TES jest taka sprawa w Tarnowskich Górach, że TES albo każdy już był, albo jest, albo za chwilę będzie. Mówię głównie o dziewczynach, bo jakoś faceci pracuje mniej. A tu proszę. W strojach kabaretów paryskich poprzedniego stylu, poprzedniego, niestety już przed poprzedniego, czyli 19 stulecia, początku 20 wieku. Prezentują się dziewczyny z zespołu tańca nowoczesnego TES. Jestem pański. No, kolejna wizytówka ten cegły, taka niezmierza cegły do góry, z góry na koparach parku, Kultawka. Pięknie śpiewają znakomitą atmosferę. Przed nami szkoły podstawowe. Co są galoty, co to jest Gitler, co to jest Kecka, Zandal i Fuzeklew. No, Zandal i Fuzeklew, fajne połączenie te. Mam nadzieję, że... Podstawowa numer 12 z... Pokażcie do loży honorowej tę tablicę. Proszę was, pokażcie do loży honorowej tę tablicę. Jest szansa, że nasi goście zostaną nauczeni przynajmniej paru zwrotów w śląskiej godce przez gospodarzy. Szkoła podstawowa numer 3, już. Za nimi szkoła podstawowa numer 3. Za szybko idą te szkoły, słuchajcie. Tak to jest. Wiem, że młodzieży się dłuży pobyt w szkole, ale nam to za szybko mija. Szkoła podstawowa numer 5. Piątka. Szkoła podstawowa numer 5. Szkoła podstawowa numer 8. A to, tak, dziewiątka jest już. Widzimy, szybko się przemieszczają. Czas szybko leci i szybko leci ten pochód, okazuje się. Wolniej, wolniej, proszę was. Zróbcie jakiś odstęp między szkołami, proszę was, żebyście dali się nacieszyć oczy. I moje, i pana Dariusza Woźnickiego, i loży honorowej, i wszystkich ludzi, a wszystkim waszych rodziców, którzy chcą was tam zobaczyć. Pozdrowiona loża honorowa, pozdrowiona. Idziemy dalej. I teraz będziecie słyszeli takie larmo. Szkoła numer 9. Uczniowie niosą czasomierze, klepsydy, zegarki.
na ręce, małe, mniejsze, apelując, abyśmy cenny czas naszego życia wykorzystali mądrze i dobrze. Przekrój życia człowieka. Dziecko, młodzież, dorosły, starsi ludzie. Pamiętajmy, czas ucieka. Tak mówią dzieci i młodzież z podstawki numer 9. Ja myślę, że większość się zgodzi z tym hasłem I love TG, czyli szkoła podstawowa numer 10. Jak widzimy, barwy czy kolory flag, biały, złoty i czarny. No, przyznam, że jestem współautorem tych flag. Tak, wiem, właśnie. Nawiązuje do dwóch europejskich dynastii, które były w tym mieście. Złoty kolor to złote skrzydła Piastów. I czarny i biały to Hohenzollernowie, którzy przez ponad 100 lat byli tutaj w mieście. Także myślę, że jako Tarnogórzanie możemy być dumni, że nasza flaga nawiązuje do dwóch czołowych europejskich dynastii. Czarny kolor, a poza tym srebro i złoto. To dr Dariusz Woźnicki właśnie jest współautorem nowych wersji herbu i wróciliśmy do pięknego przywileju herbowego, a flaga po prostu powstała na podstawie wstążek, które były przy pieczęciach miejskich. I witamy już przedstawicieli szkoły podstawowej numer 11. A dziesiątce jeszcze powiem I love TG2. A teraz 11. Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych, olimpiadach. I 11, z tego co tu mi podpowiada Andrzej Książek, 11 kończył pan burmistrz. I szkoła podstawowa numer 13. Strzydnica. I teraz przychodzą przed naszą honorową, tak. Pewnie jakieś pozdrowienie tam usłyszymy. No i proszę, po mundurach widać, że to jest szkoła podstawowa numer 15 imienia Gwarków Tarnogórskich, ubranych w stroje gwarkowskie, historyczne stroje gwarkowskie. No pogratulować, że tylu gwarków się znalazło. No, małych gwarków, ale to jest szkoła, która się szczyci sportem na bardzo wysokim poziomie. Wygrywają wiele zawodów, turniejów. Szkoła podstawowa numer 16 z historią szkoły. Jak widać, bardzo bogatą. Z Pniówca, tak? 120 lat historii. Pierwszy raz organizowano szkołę w Pniówcu w 1882 roku. W domu chudnika Antoniego Śmieszka. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Tarnowskich Górach. Przeznaczona dla młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Proszę, a tu pięknie się prezentują i pozdrawiamy też grono nauczycielskie. I teraz właśnie przed chwilą honorową przechodzą. A tu widzimy flagi miasteczka śląskiego. Oczywiście również biało-czarne, czyli nawiązujące do założyciela miasta margrabiego Hohenzollerna. Zespół szkół chemiczno-medycznych i ogólnokształcących w Tarnowskich Górach kształci młodzież techniką numer 1 w zawodach technik, analityk i technik ortopeda. I proszę, dixielendowy, bluesowy zespół Mazek. Na pacę tego efektownego samochodu. Posłuchaj. Ta szkoła co roku zdobywa złotą tarczę w rankingu szkół miesięcznika Perspektywy. I zespół szkół techniczno-usługowych imienia Jana Pawła II. Specjalizacja to właśnie kolejówka ta. No przypomnijmy, słuchajcie, że Tarnowskie Góry były jednym z największych węzłów kolejowych w Europie. Tu rozpoczynała się słynna magistrala, zresztą jeszcze przed wojną węzeł kolejowy miał swoje ogromne tradycje i praktycznie przez pewien czas była to największa stacja towarowa i przeładunkowa w Europie. Tak, potem przez wiele lat drugie miejsce, ale to naprawdę wyjątkowy wynik. No i oczywiście szkoła ma również klasy mundurowe o specjalności policyjnej, wojskowej. I zaraz za mundurowymi idzie wieloprofilowy zespół szkół, czyli popularna tarnogórska Sorbona. Pozdrawiamy. 460. A za nimi zespół szkół artystyczno-projektowych w Tarnowskich Górach.
czyli popularny plastik. A dawna odzieżówka. I oczywiście mundurowi, czyli nasi leśnicy z Brynka. No bardzo zacne, zacne miejsce, bardzo zacni absolwenci tej szkoły po całej Polsce, Rosjanie, także szkoła w Brynku, zresztą mieści się w pięknym pałacu. Właśnie do Nesmarków i pan Kaszmianowicki. I oczywiście szkoła rolnicza Znakła. Rolnicza szkoła Znakła, tak. Fajne. Inne też są. I piękna atmosfera, słuchajcie, piękna, uśmiechy, radosne, robi się cieplej od razu, patrząc na te uśmiechnięte buzie, pozdrawiamy serdecznie. Grono pedagogiczne, uczniów, uczennice i teraz przed lożą honorową też poprosimy o jakieś pozdrowienie. Widzę pana Grzegorza Wierzbińskiego. I proszę, orkiestra górnicza Murski Stasic, pozdrawiamy serdecznie. Witam bardzo prężny, kilkuset osobowy Tarnogórska Uniwersytet III wieku. A 15 sierpnia byli na słynnej defiladzie wojskowej w Katowicach też. Górnicza orkiestra dęta Murski Stasic, Grzegorz Wierzbiński. No, muszę powiedzieć, że często bywam na wykładach w uniwersytetu jako prowadzący i zawsze sala jest pełna. Powiem szczerze, że bardzo prężna, naprawdę placówka, która daje dużo przyjemności naszym emerytom, naszym ludziom z Tarnowskiej Góry. Którzy przeżywają swoją drugą lub trzecią młodość. 560 osób skupia Uniwersytet III wieku Tarnowskiej Góry. To jest właśnie piękne, bo wszystkie sekcje od plastycznej poprzez sekcję taneczną. Proszę, jaki dystans do siebie, jakie poczucie humoru. Proszę, pozdrawiamy serdecznie te oto dwie policjantki i recydywistkę. Uniwersytet III wieku, maszerują władze tej organizacji, florystki z kwiatozdobnymi kapeluszami, miejski minister tegorocznych juwenaliów tarnogórskich seniorów, najsympatyczniejsi studenci stowarzyszenia, grupa gimnastyczna, formacja taneczna, aktywni seniorzy i tak dalej. Pozdrawiamy Uniwersytet III wieku. Proszę, proszę, jaka choreografia. No i burza braw dziewczyny. I oczywiście chusty w kolorach miasta Tarnowskiej Góry, złoty, srebrny i czarny. A my? I tutaj, proszę Państwa, możemy się przekonać, że oprócz tej części historycznej, jak żywe są dzisiaj Tarnowskie Góry, ile organizacji pracuje tutaj na to, aby to miasto było coraz bardziej atrakcyjne. Jest absolutnie wyjątkowe, absolutnie. Łączy się tradycja z nowoczesnością i kolejne pokolenia przejmują sztafetę przekazywania tradycji. I teraz na przykład oddział ziemi tarnogórskiej polskiego towarzystwa turystycznego kraju znawczego. Powstał w październiku 1991 roku. Obecnie prezesem jest pani Maria Merda i kluby, które działają w ramach PTGA to Klub Przewodników, Klub Grań, Turystyka Górska, Klub TKTJ, Turystyka Jaskiniowa, Klub Jutrzenka, Turystyka Rowerowa, Klub Wagabunda, Turystyka Krajoznawcza i Klub Sieć się chodzi, Nordic Walking. I tu widzimy tak, grotołazów. W charakterystycznym osprzętowaniu. Tarnogórski Klub Taternictwa. Robi kwiatowo i kolorowo i trochę słodkawo. Pachnie miodem, gdyż do loży honorowej zbliża się koło pszczelarzy Tarnowskiej Góry, które istnieje od 1957 roku, czyli tak jak warki tarnogórskie i obecnie koło zrzesza 80 pszczelarzy z okolicznych gmin, jak i miast, między innymi miasteczka śląskiego, Bytomia, Lublińca, Biekar Śląskich, Ożarowic, Zabrza, etc., etc. A spotykają się w Tarnogórskim Centrum Kultury.
Podobno jest ciężki czas obecny dla pszczelarzy, dla pasiek, dla pszczół w ogóle. Coś się dzieje niedobrego, ale mam nadzieję, że te wszelkie programy ochrony ekologicznej ochrony na pszczół. Zapraszam. A za nimi Tarnogórski Klub Karate z 40-letnią tradycją. No, pochwalę się, że również byłem zawodnikiem tego klubu. No właśnie. W 80-tych co prawda, ale do dzisiaj pamiętam to, traktuję to z estymą. Rainer Smolosz, czyli współczesny trochę. Wiem, że tam ty też karate ćwiczył. I oczywiście dwa medale Mistrzostw Świata, 47 medali Mistrzostw Europy. Klub jest 8-krotnym drużynowym mistrzem Polski seniorów. Także naprawdę jest się czym pochwalić. Brawa dla nich. Uczniowski Klub Sportowy Strzybnica. To ci w niebieskich dresach pozdrawiają teraz. O, machają tam ładnie, tak. I dwóch panów trenerów opiekunów. No i teraz słuchajcie. I teraz wizytówka ostatnich lat, właśnie w Tarnowskich Górach się przejeżdża, że nawet był w Tarnowskich Górach. Ostatnio nawet Ewa Uryga w czasie festiwalu Orkiestry Dęty gminy Józefa Szweda wspominała, że jest częstym gościem na basenach w Parku Wodnym Tarnowskie Góry. No, Klub Sportowy Parku Wodnego może pochwalić się 4 mistrzami Polski. No zobaczcie, ile mają. Jak widać, kilkadziesiąt pucharów, tak. 36 mistrzów Śląska, także jest się czym chwalić. I teraz koszykarze z Tarnowskich Gór, następcy obecnych wspaniałych koszykarzy, którzy grają dzisiaj zresztą w Chinach z Argentyną. A to są szachiści. Uczniowski Klub Sportowy G4 to przyjazny klub szachowy przy Szkole Podstawowej numer 8. No i oczywiście tego, czego nam trzeba jak najwięcej, czyli Fundacja Cichy Kąt. Wiemy, jak dzisiaj ważna jest opieka nad czworonogami. I tutaj oczywiście apel do wszystkich, aby wspierać taką wspaniałą inicjatywę. Ja zresztą przyjaźnię się z Cichym Kątem już od lat, kiedy tutaj przy okazji Gwarków Tarnogórskich propagowaliśmy ideę wybudowania schroniska dla zwierząt. No i Stowarzyszenie Plasterek, kolejna fundacja o charakterze charytatywnym, która działa na terenie naszego miasta. No a teraz do Loży Honorowej zbliża się Stowarzyszenie Plasterek. Charity Foundation, czyli charytatywna organizacja. No i teraz pani będzie... Zrobiło się zielono. Teraz popis. Akcja szybkiego reagowania tutaj. Rodzionkowska drużyna piechoty zmechanizowanej. Pięknie Wojciech w perwie Rodzionkowa. Rodzionkowa organizacja proobronna, wróca się na piechocie Wojska Polskiego. Dragon ćwiczeń taktycznych, ale często też ćwiczą w lesie, w naturze. Wyrabiając ogólną sprawność i umiejętność posługiwania się bronią. Stowarzyszenie współpracuje z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz 31 Batalionem Radiotechnicznym z Wrocławia. Gdyby ktoś chciał, zapraszamy do Radzionkowskiej Drużyny Piechoty Zmechanizowanej. Śląska Fundacja Pasjonatów Techniki Militarnej. Garnizon Górnośląski. To już klaksony tej grupy. A i widzę państwo młodzi. Słuchajcie, w zeszłym roku tu przed Lożą Honorową się oświadczał. Prosił o rękę panią młodą, minął rok, są Gwarki i już. Jeszcze raz pocałunek, jeszcze raz prosił o pocałunek, bo fotoreporterzy nie zdążyli. Pocałunek pary młodej, która rok temu się tutaj oświadczyła. No i możemy trochę powspominać, jak wyglądało tamto uzbrojenie. A to zda się Czechosłowacja do pomiędzy. Połowy transporter opancerzony Scott.
samobieżna haubica Goździk 2S1. Tak, to wszystko na wyposażeniu i za chwilę to zobaczymy. A to jest samobieżne ciało przeciwlotnicze Praga. Samobój ciężarowy Star 266. Samobój osobowy będzie też. To brzmienie klaksonu, takie ciemne, barytonowo-basowe, to samochód ciężarowy Mankat. A za nim słynny Scott. To jest Scott przed nożą honorową, za chwilę będzie słynny. Chociaż która się tu pięknie bawi. I teraz, tak, teraz skok. Nowoczesna technologia, telefony komórkowe w dłoni. A teraz przed lożą honorową podjeżdża samobieżna haubica Goździk 2S1. Przewożona na przyczepie Grudin. Za pomocą samochodu pięciolowego Kranz 255. Haubica samobieżna. No jeszcze w tej części zobaczymy grupę samochodów zabytkowych. To jest chyba gaz. Nie, to Mercedes. Proszę Państwa, tu przepiękne stare auta. To miały swoją duszę, takie jakiś Lincoln, jakiś Dodge. Miały swój charakter. Ja zawsze powtarzam, że klasyka jest nieprzemijająca i chyba w każdym zostaje się filmu. Kto pamięta? Chodzi o nasze klasyczne samochody. Pamiętasz, to były takie Fiaty 125? Bo kiedyś to była wygoda i perfekcja. Chociaż ty jesteś młodszy ode mnie, ale ja jeszcze takimi samochodami jeździłem. No muszę... Moskwicz. Maluch, zobacz. Który... Ludzie całą Europę potrafili zwiedzić, zapewniając rodzinę i bagaże. Na tym cudem to dziś nie wiadomo. Pomyślę, że to nie miało klimatyzacji. Pomyślę, że to nic nie miało, oprócz paru koni mechanicznych. Ja pamiętam, jak kiedyś gdzieś na zachodzie jechałem pod górkę i się zrobił za mną korek 40 aut, musiałem zjeżdżać sobie, żeby przepuszczać, bo nie miało kontaktu mocy. No larmo, jak nie wiem co. No i ten plan się ludzi. Kawałek historii, bo to oryginalny historyczny Włoszek Kępek, który był miejski po tej trochę. Wiem, że takie tylko zachowało się do góry. Proszę Państwa, ja dzisiaj gościłem u Krokana na zamku w swoim hotelu zamkowym i tam paradował ten piękny wóz strażacki. No nic nie powiem, nic nie słychać. Z Straży Pożarnej, stare, nowe, najstarsze.
specjalistyczne, wodne, jak widzicie, chemiczne, naprawdę. A tutaj przedstawiciele największej firmy recyklingowej na Śląsku, grupa Olmec. Oczywiście mam nadzieję, że Państwo znają ich ze słynnego serialu Złomowisko, gdzie właśnie postacie z tego serialu możemy zaobserwować na samochodzie, specjalnie dla Państwa. Pozdrawiam serdecznie. Najpopularniejszy serial Discovery Polska. Olmec, tak. Zresztą firma prowadzona przez mojego wieloletniego kolegę. Właśnie teraz widzę Przemka Olesia za kierownicą tego Rolling Stoke Recycling. Drodzy Państwo, najgorszy hałas mamy ze sobą. Zwróciliście uwagę, na początku tych wozów strażackich jechał amerykański wóz strażacki, który brał udział w akcji ratowniczej pod World Trade Center, a dzisiaj jest własnością Wrochema z hotelu zamkowego Rainera Smolosa. Tam można ten pojazd podziwiać. Także jest to ciekawostka kolejna, która nam przypływa. Swoją drogą, czy Rainer dzisiaj szedł jako Wrochem? Nie szedł. Szedł w bractwie kurtowym? Nie szedł. Swoją drogą ciekaw jestem, wiem, że i Grzesiu, i Justyna, gdzieś tutaj są przedstawiciele tego rodu Smolosa. Uwaga! No i tutaj... Dziambola! Szkoła tańca mistra! Szkoła tańca mistra i pozdrawiamy młodzież i oczywiście szefową tej szkoły. No a teraz na koniec już teraz naszej parady historycznej, absolutnie współczesna parada współczesnych mecenasów, czyli dobrodziejów, czyli nazwanych nowoczesnym językiem sponsorami warków i korowodów parady historycznej. Piękne auta, przy okazji można podziwiać. To nasi sponsorzy, dobrodzieje. Przypomnę, że sponsorami głównymi są spółki z grupy Veolia, Veolia Południe, przedsiębiorstwo wodociągu i kanalizacji, spółka Zoostarnowski Gór, firma Remonty, spółka Zoostarnowski Gór, operator gazociągu przesyłowy Gaz System, Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A., grupa Stalbet, Andrzej Szybka, biuro podróży i Taka Danowskie Góry, Luna Park Józef Kamenicki, Luna Park Kielizi Nowy, Skoda Noma Auto Danowskie Góry. Sponsorem strategicznym jest Chemet, spółka akcyjna. Partnerem wydarzenia jest Tauron Dystrybucja. Partnerem jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. No i organizatorami są Urząd Miasta Tarnowskiej Góry, który reprezentuje obecnie dzisiaj osobiście burmistrz miasta Tarnowskiej Góry Arkadiusz Czech z małżonką Joanną oraz Tarnogórskie Centrum Kultury, którym dowodzi pani Ewa Trojan.